Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shira, witam w kolejnym odcinku z Moonlightera. Kochani, jesteśmy już na 8 poziomie, więc tak, wróciłem mniej więcej już do miejsca, w którym skończyliśmy chyba ostatnio, a właśnie chyba ostatnio był ten poziom 8. No i co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj postaram się zakończyć już w końcu tą rozgrywkę. Mam dosyć mało czasu, ale myślę, że się jakoś wyrobię. To pół godzinki jakoś może znajdę. Co tam się stało? Niestety, no spore DPS-y dostajemy. Spore. Ale dlatego, że się spieszę, bo chcę już dzisiaj to zakończyć, żeby już... Tak jak Katie Rain, mieć z tym przynajmniej spokój. I żeby zacząć w końcu jakąś nową serię, bo wiecie, ostatnio gramy tylko i wyłącznie właśnie w Moonlightera i w KD Rain, więc żeby było troszeczkę też różnorodności na kanale. Że powiedziawszy, nie zdecydowałem jeszcze, jaka seria będzie następna. Ale myślę, że coś wymyślimy. W sumie muszę delikatnie przyciszyć tego Moonlightera, dobra. Nawet ich nie tłukę, tylko po prostu lecę i się nie bawię. Tylko tak, mam jedną brońkę z bossa do ulepszenia. 75 było potrzeba. Jakieś rękawice śluzowe. No to są troszeczkę gorsze. Dobra, złego Willa tłuczemy. Ten zły Will miał łuk. O, wilkumowa piąstka. Dobra, przechodzimy dalej. To już jest poziom 9. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, lok podróżnika numer 9. O, dobra. Siadło. No, bez żartów, proszę. To mnie tak zainfekowało. Czyli tak, tu nic nie było niestety. A nie, coś było. O Jezu, nie widziałem go. Nie widziałem dziada. Dobra. No kurde, naprawdę? Seriously? Łeb. I nie wracaj, Gnejku. Dobra, nie żyję. Jakaś potka, nic, zero, nul. Jestem ciekaw, jaki w ogóle będzie ostatni boss, powiem wam szczerze. To szuście, a żeś mi wziął krzyżowy ogień. Dobra. Po tej stronie jest bossar, sporo życia straciliśmy, naprawdę. Szczęście się wyleczyliśmy do końca. Tego szlamu się jeszcze staram zbierać. No dobra, aż tak mi nie zależy. Oż ty gnojko, dawaj mi potkę. A to skuba jest, on potki zabierał. A tu jeszcze raz nie było chyba. Dziennik poszukiwacza 1873. Lśnij skarbie, lśnij swym blaskiem. Mój skarb, moja błyskotka. Moja. I podróżnik nam zwariował totalnie, już odleciał całkowicie. Rozumiem, nie wejdź tylko, Shiro, proszę. Tu nic nie będzie. Dopiero na poziomie 10 cokolwiek może być. Lok podróżnika numer 10. No nie. Ty padalcu. A ja to sam przylot. Znaczy, gdyby to było jeszcze na early, to ja bym się bardzo cieszył, że to wyleciało, ale... Znaczy, to już jest late, to tam... rybka. Dobra, tu nic nie było znów. Jakąś chrypę mam.
Coś mnie dzisiaj leży na gardę. No, właśnie. Nie lubię tych mobów. I tak będziesz kurwa latał po bokach? No bez jaj, będzie latał po bokach. Nie rozumiem, takie przedłużanie rozgrywki. Takie głupie przedłużanie rozgrywki. No bo tak naprawdę nic nam ten mob nie dawał. Nie jest ani trudny, tylko irytujący. Dobra, tu już jest przejście do bossa. Jak wyglądają nasze statystyki? Nie mamy lustra kupca. No w ogóle zobaczcie, jak nam Will wygląda. To jest Will? Widać mu samą czuprynę. A był w wodzie. Tak, był w wodzie. Gra po prostu zbliża kamerę. No oczywiście. Oczywiście musiałem się jeszcze wpieprzyć. Dziennik poszukiwacza 999999KLWSC19. Czyli już koniec. No nie, no kurwa, naprawdę. No to przechodzenie to jest śmieszne po prostu. Jest tak głupie. Grając na padzie, czasem możesz się niestety, no, pomylić, że tak powiem. I przytrzymać nie ten przycisk, co trzeba. Dobra, tu jest boss. Tu jest boss, kochani. Mamy 7 minut nagrania. To może być bardzo krótki odcinek, ale nawet jeżeli tego wstawię, to nagrywam go w dniu premiery. Ty. Zawsze kradniesz moje przedmioty. Ty. Doprowadziłeś mnie do takiego stanu. Kiedy zniszczyłeś maszynę. Ale dzięki tobie dzisiaj odzyskam moje ciało. Czyli to ty byłeś bossem z samego początku. To jest ten duszek. Dobra. Nie ma. Czemu mi się broń zmieniła? Dobra. Pierwszy siadł. No jak to będzie koniec? Ale wątpię. Ten to pierdolce dostaje. Co to jest, kurde, Zak z Lola? Czemu mi podka się nie użyła? Gumi jagódka, uspokój się! Jest! Koniec chciwości. Achievement. A co, już koniec? Ej, no to był taki krótki odcineczek. Kurde, ja sobie dopiero kawę zaparzyłem. Myślisz, że sobie tam radzi? Wydawał się pewny siebie. Znów Will wypluty. Coś podobnego. Will, wytłumacz, co tu się stało. Ej, kolego, w porządku? Co się stało wewnątrz portalu? Cicho.
Myślisz tylko o pracy, Todd. Pomóż mi zabrać go do łóżka. No to będzie krótki odcinek. Will, jak się czujesz? Trochę się martwiliśmy, koleżko. Co się tam stało? Walczyłeś z podróżnikiem? I pokonałeś go. Ale portal wciąż tu jest. Co to oznacza? W ogóle ten typ ma na imię Zenon. Kurde, ja nie zauważyłem tego. Mogę spróbować wyjaśnić. Portal prowadzi do wymiaru ukrytego między innymi wymiarami. To miejsce między planami egzystencji. Czas nie płynie tam normalnie. Płynie niby do przodu, a niby jednak nie. Ta kraina tkwi w pętli czasowej. Oznacza to, że podróżnik nadal tam żyje. To jakby niekończący się cykl agonii. Nic dziwnego, że oszalał. Co to oznacza dla naszego miasta? Cóż, Will raz już go pokonał. A wyniki z tego konflikt nie wpłyną na świat poza portalem. Będziemy kontynuować prowadzenie MTH. A co z podróżnikiem? Prowadzimy tam specjalny oddział, który wydostanie go z pętli. Do tego czasu będzie musiał znosić tę mękę. Portal pozostanie otwarty, aż nie rozwiążemy problemu pętli czasowej. Ponieważ ani jemu, ani krainie nie dzieje się faktyczna krzywda, nie pozwolimy na dalszą eksplorację portalu. Przynajmniej do czasu, aż nie uporamy się z nim, a WTH nie rozpocznie pełnego wsparcia Arnioki. To tyle. Dobra robota, Will. Obserwatorzy są ci wdzięczni. Weź tę broń jako nagrodę. Czy się miałem? Dobrze. Pora już na mnie. Will, dziękuję za twą odwagę. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. No i co? Will z Moonlightera. Obrońca Arnioki. Teraz zwycięzca wymiaru między wymiarami. Zaiste żyje w ciekawych czasach. Moonlighter by Digital Sun Games. 13 minut. Ale będziecie mieć długi odcinek. Nie, no jeszcze go do 20 może podciągnę, ale osoby, które raczej nie będą zainteresowane zobaczeniem, co tam jest jeszcze po zakończeniu, to już raczej mogą sobie to wyłączyć. Kochani, no jak to wygląda? Co w ogóle myślę o Moonlighterze? Jest na pewno to gra ciekawa. Fabularnie nie jest zbyt wybitna, no nie oszukujmy się, jest to raczej taka po prostu płytka rozgrywka, która pozwala nam tam jakoś to eksplorować i ulepszać ten swój sklep, sprzedawać i tak dalej. Osobiście nie znalazłem w sobie żadnej smyczki kupca przez to. Ale powiem osobiście, że no ciekawie się w to gra, naprawdę ciekawie. Może za tą cenę zakupu no nie polecam, ale jak jakaś promocja będzie, to jak najbardziej. DLC nie jest w ogóle warte, więc DLC jak najbardziej odradzam. No widzę, że tu sporo Polszy pracowało. Katarzyna Schnauzner, Beata Kosznik, Aneta Chorab, Marta Czermak, no naprawdę sporo. W ogóle nie wiem, czy to nie jest... Nie, no nie jest chyba polska gra. O, naprawdę same polskie nazwiska tu widzę. Igor Purger, znaczy imiona, nie nazwiska. Marketing, Kamil Tucholski na przykład, naprawdę. Naprawdę. Tu w ogóle widzę, że jest gra sponsorowana na Kickstarterze, no więc twórcy na pewno mieli bardzo fajny pomysł. Myślę, że po części im się to udało, no, zresztą recenzje nawet na Steamie są bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o Moonlightera. Tylko czegoś mi tu zabrakło. Zabrakło mi różnorodności broni. Mieliśmy dużo zestawów broni, ale tych
różnic pomiędzy broniami było bardzo mało, już na pewno w DLC. W DLC to bardzo pomogło to samo podejście, zrobili tylko w sumie jedną broń, jeden pancerz. No i niby te ulepszenia, które coś tam robiły, ale no, no tak słabo. Zresztą widzicie, że w sumie tutaj armor i HP to no tylko i to tak naprawdę się opłaca robić. No, prędkość raczej jest tutaj dosyć taka poboczną cechą jest ogólnie prędkość, więc zabrakło mi tej różnorodności na pewno. Jeżeli chodzi o mapy, widziałem, że twórcy na pewno mieli taką linię spadową, jeżeli chodzi o tworzenie przedmiotów i map do Moonlightera, bo potem już patrzyłem sobie ceny i tak dalej i widziałem, ile tych przedmiotów jest. No to w pierwszych etapach jak najbardziej twórcy mieli dużo zapału, ale już tych końcowych naprawdę tych przedmiotów było, nie wiem, 1/3 tego, co było na początku. Czy to jest wystarczające, czy może to jest nawet za dużo, bo jakby nie patrzeć tych przedmiotów w ogóle nie używaliśmy. Właśnie to strasznie taki crafting, że tak powiem, błahy, jeżeli chodzi o wytwarzanie. Na pewno mi tego brakowało, że właśnie jest jakaś różnorodność tych map. I zagadki, może ukryte ściany, no nie tylko te podłogi, które się świeciły. To jeszcze, na pewno na minusy jeszcze, czy ogólnie minus tej gry, to taki, że ekwipunek. Bardzo, bardzo, bardzo ubogi. To prawda, twórcy nam to rekompensowali tym, że ceny tych przedmiotów potem były dosyć wysokie, ale było to bardzo irytujące dla osób, które lubią zbieractwo. O, i to bardzo, bardzo irytujące. Więc jak najbardziej to mi się też nie podobało. Nie wiem, mogli dać jakiegoś peca, który na przykład by coś nosił. Twórcy o tym nie pomyśleli, no ale bywa. Z tych pozytywnych rzeczy to jak najbardziej walka spoko. Może ten drugi atak taki już potrzebny nie był dla mnie osobiście, jeżeli walczyłem właśnie na pomocą pięści, bo pięści mi tutaj się najbardziej podobały. Mimo już patrzyliśmy miecze, tarcze, łuki i tak dalej. Zresztą widzicie, że nawet ten łuk miałem w ekwipunku, ale no ten łuk no nie przypadł mi do gustu. Jakoś taki za wolny atak, speed i tak dalej, za dużo celowania. Być może jest to broń, która jest na jakichś tam etapach dosyć mocna, ale wystarczająco, jeżeli poświęcicie sporo czasu na ulepszenia, tak jak ja to też zrobiłem, to naprawdę nie trzeba się potem nawet starać, żeby cokolwiek ugrać. Zresztą no, boss w porównaniu z podstawki z DLC, no to nie ma porównania, bo w podstawce również byliśmy już ulepszeni na maksa i ten boss taki prosty nie był, a tutaj to ile, dwie fazy, dziękuję, dobranoc. I napisy końcowe, no więc mówię, no, to DLC naprawdę moim zdaniem nie wypał. Totalny nie wypał. Podstawka jak najbardziej fajna, bardzo przyjemnie się grało. Zresztą ten nowy sklepikarz też, no nie wiem, tak mi się nie podobało, że w sumie te 9 przedmiotów, które on tam miał, nie dało się ich w inny sposób zdobyć niż tylko od niego. Więc nawet mając te, nie wiem, 5 milionów, on nie chciał nam tego sprzedać za nawet, nie wiem, kupi milion, bo nie mieliśmy tego przedmiotu. No moim zdaniem powinni dodać właśnie możliwość kupienia danego przedmiotu od niego, nawet wymiany, nawet właśnie tradowania albo za pieniądze, albo za przedmioty. Myślę, że to by było znacznie, znacznie lepiej wykonane. Moi drodzy, nie wiem dokładnie jeszcze, jaką serię będę nagrywał jako kolejną, bo teraz mam dosyć sporo roboty, zresztą powiedziałem właśnie, że nawet dzisiaj mam mało czasu, bo nagrałem to o 12:13, jest w tej chwili, a o 14:00 wchodzi odcinek, więc zanim to zrenderuję, zanim to wrzucę, zanim to się jeszcze w HD obróci i tak dalej, czy obróci, przetworzy, to już troszeczkę czasu minie, o 14:00 zaczynam pracę, o 13:00 wyjeżdżam. Więc no mówię, mam jakieś 50 mniej. 47 minut w sumie, żeby sobie jeszcze dopić kawkę, zacząć się ogarniać i wyjeżdżać. Dlatego mówię, w tym tygodniu bardzo ciężko będzie z czasem. Mam nadzieję, że jeżeli kiedyś tam odcinek nie wleci z czegoś, to nie będziecie mi nic z tego za złe, no ale mówię, bardzo, bardzo mam teraz przekichane, jeżeli chodzi o pracę. Więc tak to wygląda. I taka w sumie takie podsumowanie tego wszystkiego, czy warto kupić Moonlightera. Myślę, że warto, ale podstawkę DLC jest kiczowate. Naprawdę kiczowate, bo wprowadza niby to ulepszenie sklepu i tak dalej, ale ja teoretycznie nie odczułem tego ulepszenia. Tak samo jeżeli chodzi o te upgrade'y typu zlecenia i tak dalej.
Nie było mi to na tyle potrzebne. Chyba, że naprawdę chciałbym jakoś, nie wiem, robić jakiegoś speedruna z tej gry. Bo, no mówię, no nie było to dla mnie osobiście potrzebne, żeby się jakoś tam wybić i tą kasę zarobić. Tak samo do tej pory nie rozumiem, jak działały wyprzedaże. Gra na tego nie wyjaśniła niestety. No ale niestety tak to właśnie bywa. Dobra, thanks for playing. My wam również dziękujemy za stworzenie takiej ciekawej gry. I gdzie my wylądowaliśmy w tej chwili? Jak to wygląda? Czy my się cofnęliśmy? Ej, nie wiem. Nie, no chyba nie. Mówię jednego, nie ulepszyliśmy sobie właśnie tego czwartego przejścia, tylko i wyłącznie. Nie wiem dokładnie, na jakim etapie w tej chwili jesteśmy, czy jesteśmy już po... O! Tu ktoś jest. Ej, czy on był od zawsze? Czy ty tu byłeś od zawsze? O czym chcesz porozmawiać? Czy ty tu byłeś od zawsze? Czy ja cię nie widziałem? Ej, dobra, to będziecie mieć jeszcze DLC z gadania. O matko, szalony Piotruś. Śmierć matki. Nieco ponad rok temu. Zabrała ją choroba. Za dużo od siebie wymagała. Po śmierci twojego ojca musiała sama schodzić do lochów i prowadzić sklep, żeby zapewnić ci utrzymanie. Nigdy nie doszła do siebie po stracie ukochanego. W końcu jej serce nie wytrzymało. Zmarła w ciszy, z tobą i mieszkańcami miasta u boku. Kochała cię, chłopcze. Być może za bardzo. Nie zmarnuj jej miłości, Will. Nie narzucaj sobie zbyt dużego tempa. Dobra, śmierć matki, śmierć ojca. Twoje rodzice. Ojciec schodził do lochu w poszukiwaniu artefaktów. A matka zajmowała się sklepem. Ojciec sam by ci od razu powiedział, że nie był wielkim wojownikiem. Pewnego wieczoru za daleko się zapuścił. Chciał zapewnić rodzinie nieco więcej jedzenia. Ale szczęście się od niego odwróciło. Zostawił twoją mamę i ciebie. Tak mi przykro, Will. Był dobrym człowiekiem. Dobrym ojcem. Czekajcie, szalony Piotruś, Tomo, ojciec, matka, lochy zamknięte. Odkryte lochy. Wiele się o to spiera. Uznano, że odkrycie w trakcie misji zwiadowczej dokonało mężczyzny imieniem Diego. Syn wysoko postawionego urzędnika pobliskiego królestwa. Jednak to nie on natknął się na lochy. Zrobił to młody zwiadowca, który wbrew rozkazom opuścił na noc swoje stanowisko. On jako pierwszy postawił stopę w lochach. Ale opowieść szybko wysunęła na pierwszy plan uprzywilejowanych. Chwilę jak zwykle. Dobra, szalony Piotruś, to dureń, ale też dobry przyjaciel. Nazwali go szalonym Piotrusiem, bo nie schodził do lochów. Po skarby czy chwałę. Nagrodą była wiedza. W czasach, gdy ludzie nastawiali łba, pragnąc się wzbogacić, Piotruś chciał po prostu wiedzieć, czym lochy tak naprawdę są. Spędzał w nich całe dni. Gdziekolwiek teraz jest, mam nadzieję, że znalazł spokój. Bądź zdrów, przyjacielu. Dobra, Tomo. Tomo, co? A po cóż chcesz o niej wiedzieć więcej, chłopcze? Mruga. Sam wiesz, że to miła, choć nieco dziwna dziewczyna. W tym roku jej rodzice wyruszyli, by opisywać inne zakątki świata. Zostawili ją samą pod warunkiem, że nigdy nie zejdzie niżej niż na drugie piętro lochu Golema. Pali ją wieczna ciekawość. Wciąż chce badać nowe miejsca. Jestem pewien, że nieraz złamała zasady rodziców. Zabawne. Wczoraj o ciebie pytała. No dobra. Może będziemy mieć z kim prowadzić sklep. Dziadek. O, chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o swoim upartym dziadku? Swoim upartym dziadku.
Nieważne. Nocą on, ja, a nawet sam szalony Piotruś często siadaliśmy przy ognisku. Twój dziadek wybierał całe miejsce, gdzie ty teraz siedzisz. Rozmawialiśmy o lepszych i gorszych momentach dnia. Pamiętam noc, gdy twój dziadek rzucił tobołek, zapalił cygaro i po prostu siedział w milczeniu z uśmiechem na twarzy. Gdzie to teksty są strasznie źle porozstępowane, że tak powiem. Po chwili niezręcznej ciszy powiedział: córka urodziła dzisiaj syna. Dobra, Rynioka. Całe życie spędziłeś w Rynioce, chłopcze. Czego chciałbyś się dowiedzieć więcej? Czegoś z czasów, zanim się urodziłeś? Czegoś o narodzinach Rynioki? To było szaleństwo. Zostały odkryte lochy, ludzie zaczęli ściągać zewsząd. Rynioka szybko stała się najbardziej zróżnicowanym miejscem na Ziemi. Złoto samo wpływało do kieszeni. Wszyscy się uśmiechali. To było zupełnie inne miasto niż teraz. Dobra, ojciec. Łajdak. Tak przynajmniej powiedziałby twój dziadek. Twój ojciec był dobrym człowiekiem, wybitnym w zasadzie, ale za sprawą swojego uroku skradł twojemu dziadkowi córkę. Smutny los ojców. Ale tak, Will. Twój ojciec był słownym człowiekiem. Pomagał w prowadzeniu księżycowa, jakby był jego właścicielem. Pod koniec nastały ciężkie czasy. Są takie i teraz. Ale twoi rodzice byli zespołem. Cokolwiek się działo, działali razem. Matka. Twoja mama była aniołem. Darzyła ludzi miłością. Nawet jako dziecko wszystkimi się opiekowała. Pewnej nocy, podczas potężnej burzy, niczym z biblijnej opowieści, przyprowadziła do domu przemokniętego i wygłodniałego kundla. Twój dziadek chciał go wyrzucić, ale uległ, gdy tylko spojrzał na córkę. Pies wkrótce został ochrzczony księciem. Przez lata towarzyszył twojej mamie w przygodach. Kamila i książę. Bliskie krainy. Jeździmy poza granicami Rynioki? Wnioskuję, że nie podróżowałeś wiele. Prawdę rzekłszy, ja też nie. Przybyłem do Rynioki jako chłopak i rzadko ją opuszczałem. Otaczające nas obszary niczym się nie wyróżniają. Krater jest najbliższym charakterystycznym miejscem. Powstał w trakcie wojny między różnymi królestwami otaczającymi Rynioke. Później nastąpiło zawieszenie broni. A niedługo potem odkryto samą Rynioke. Nic nigdy nie odciągało lepiej uwagi walczących królestw. Ja? O, kto by chciał słuchać o takim starym zrzędzie? Byłem kupcem, tak jak ty, tak jak twój dziadek. Jednak prowadziłem skromniejszy sklep niż księżycowo. Twój dziadek był ambitniejszy. Ja chciałem mieć co nocno parę kufli w pubie. Ale on pragnął więcej. Dla swojej córki, dla wnuka. Gdy odchodził z tego świata, obiecałem, że się tobą zaopiekuję. I to zapewniło mi zajęcie na kilka ostatnich lat. A nie ma w tej kwestii zgody. Gdyby nie zostały zamknięte, może Rynioki nie ogarnęłaby taka rozpacz. Chodziło głównie o to, jak często ginęli bohaterowie. Kupcy zawsze byli na tyle rozsądni, by nie zapuszczać się dalej. Niż powinni, ale ci bohaterowie byli bardziej uparci. Częściej zdarzało im się schodzić bez mikstur. Bardzo niewielu z nich nosiło naszyjniki, więc gdy dokonywali żywota, nigdy już nie wracali. Dobra, wszystko. Kochanie, naprawdę nie wiedziałem, że on tu siedzi. Nie wiem, nigdy go nic do tej pory nie zauważyłem. Może coś jeszcze ominąłem, co nie widziałem, ale... Ale chyba nie. Ja tak przejdę tutaj, żeby zobaczyć, ale chyba nie. Chyba tu już wszystko. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się widzimy w następnych seriach z Moonlightera, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trochę krótszy ten odcinek, no ale cóż. Poznaliśmy przy okazji historię. Chociaż nie, już 30 minut odcinka jakoś poleciało z tą historią. Trzymajcie się jeszcze raz. Grał dla was Shiro. Do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!